słuchajcie, z innej perspektywy zupełnie, z góry ujęcie na to, co się dzieje tam na dole. Ostatnia kolejka, ostatnie dwa spotkania tego mikołajkowego turnieju. Za nami już wszelkie zmagania. Iskra powalczyła sporo. Dzisiaj bardzo fajne, ambitne akcje, dużo samodzielnych. Mogły dzieciaczki popróbować tego, czego nauczyły się na treningach z Iskrą oraz na treningach indywidualnych Szkółki Technik Fundamentalnych. Cały czas widoczny progres, cały czas coś nowego. Dzieci mają otwartą głowę, próbują, wymyślają, budują ciekawe akcje, dużo samodzielnej piłki i tej wkładanej pracy w akcje, wyniki. Bardzo fajnie się to maluje, przekłada w wyniki. My jeszcze tutaj dosłownie 23-26 minut niecałe będziemy oglądać te dwa ostatnie spotkania i będziemy kończyć ten turniej. To, co chciałem powiedzieć, to to, że bardzo fajna organizacja, fajne miejsce. My jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale jest wszystko dopięte na ostatni guzik, tak jak powinno być. Często spotykamy się z dużym chaosem. Tutaj organizator swoim głosem cały czas prowadzi drużyny. Harmonogram jest zachowany. Nie ma dużych strat czasu pomiędzy spotkaniami, tak więc dzieci się nie nudzą. No i co najważniejsze, ja tutaj będę zawsze podkreślał, jak widzę sędziego, który fajnie sędziuje, to o tym mówię i tutaj właśnie tak jest. Pan sędzia robi tu niesamowitą robotę. Nie ma sporów, nie ma niedopowiedzeń. Czasami na turniejach są takie jakieś dziwne akcje, tu tego nie ma, więc tym bardziej chętnie spotkamy się tutaj na turnieju w tym miejscu, w tej miejscowości. Przypominam, jesteśmy w Przedmościu, niedaleko Głogowa. My żeśmy sobie lecieli przez Rudną. No nie ukrywam, te kopalniane tematy są mi bardzo bliskie zawodowo. Dlatego tutaj znamy okolice. Jutro Polkowice w wykonaniu Cypriana, no i Zuzia z Ślęzą Wrocław troszeczkę pogra w Radwanicach. Radwanice Cup rocznika 2011. Zobaczymy, jak się to poukłada. Także coś tu nas ciągnie do tych ziem. Wszystkie turnieje tutaj na ten weekend bardzo bliziutko. Sama Iskra gra na całym Dolnym Śląsku. 4 turnieje w ciągu tego weekendu. Od Głogowa aż po Wałbrzych. Także bardzo fajnie. Dużo gry, dużo rozwojowych tematów. Najważniejsze, że widzimy, że jest uśmiech i progres w tym, co robią nasze dzieciaczki. Dzięki, że byliście z nami. Nawet zapraszam na kolejne odcinki z kolejnych turniejów piłkarskich i z tego, co się tam dzieje. Nie wiem, w jakiej kolejności wpuszczę jeszcze dodatkowe materiały. Bądźcie czujni, nie tylko związane z piłką. W tym czasie się już pojawiły albo się jeszcze pojawią. Wszystko zależy od tego, jak będzie z montażem. Bardzo mało czasu jednak jest na montaż. Gdzieś ten komputer sam później przelicza to, jak mnie nie ma, nie mam kiedy tego opisywać, wrzucać. Brakuje mocno czasu. Jestem poza domem prawie cały czas w rozjazdach, na treningach. Ale o tym może opowiemy w jakimś filmie podsumowującym ten rok, by wam pokazać, że wcale życie młodego piłkarza nie jest takie proste. No i zapraszam was jeszcze raz gorąco do śledzenia
tego, co tu się sportowo u nas wyrabia. Do zobaczenia. O, proszę. Piona. Dobra. To Iskra Kublice, brawa. Brawo. Ej, brawa, no graliśmy z nimi. Co jest? To dla was też nie będzie bra. Kupalne kawożynce, zapraszam.
atakuje partia. Teraz mamy dwie nagrody indywidualne. Mylda, najlepszy bramkarz turnieju. Zapraszam do mnie. Mylda, wielkie brawa, najlepszy bramkarz turnieju. I najlepszą zawodniczką Zuzanna Iskra Kochnice. Wielkie brawa. Najlepsza zawodniczka turnieju. Wielkie brawa. Zuziu. A ja chciałbym zrobić sobie z wami zdjęcie.